Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy i w kolejnym odcinku naszych świątecznych inspiracji. Dzisiaj przychodzę do Was z trochę innym filmem, bo oprócz tutorialu przygotowałam dla Was małą wirtualną wycieczkę po sklepie Paper Concept w Krakowie. Tak się dobrze składa, że ja mieszkam w Krakowie i mam przyjemność odwiedzać ten sklep co jakiś czas. Postanowiłam na jedną z takich wypraw zabrać Was razem ze mną, chociaż tak wirtualnie, żebyście mogli zobaczyć, co sklep Paper Concept ma w swojej ofercie. Ja byłam oczywiście na otwarciu sklepu Paper Concept i film z tego otwarcia jest również dostępny na kanale, ale pojawił się dział świąteczny i pomyślałam, że może chcielibyście zobaczyć go na żywo, dlatego że ja bardzo często korzystam między innymi z tych pięknych gałązek, które są dostępne w sklepie Paper Concept. Oczywiście po tej wirtualnej wycieczce zapraszam Was również na tutorial, w którym wykonamy sobie wspólnie taką oto bombkę, więc jeśli macie ochotę zobaczyć, jak ona powstała, to serdecznie Was zapraszam na film. Nie zapomnijcie również zasubskrybować mojego kanału i włączyć tego małego dzwoneczka obok, tak abyście byli na bieżąco ze wszystkimi świątecznymi inspiracjami. A teraz zapraszam na wycieczkę.
nadzieję, że ta wirtualna wycieczka po sklepie Paper Concept się Wam spodobała. Tak jak widzieliście, możemy tam kupić naprawdę wiele rzeczy, nie tylko przeznaczonych do scrapbookingu. I moje ulubione gałązki, które wykorzystuję bardzo często w pracach, są właśnie ze sklepu Paper Concept. Ostatnio też stworzyłam sobie wianuszek, taki świąteczny, taki bardziej tradycyjny. Wstawię Wam tutaj zdjęcie tego wianka. I właśnie korzystałam również z materiałów, które zakupiłam w sklepie Paper Concept. I na dzisiejszy tutorial też część materiałów z tego sklepu pochodzi. Mam przygotowane tutaj ogólnie swoje zakupy, które właśnie zrobiłam podczas tej wycieczki do Paper Concept. Mamy tutaj złote konfetti w kształcie gwiazdek, czerwone konfetti w kształcie gwiazdek, mamy tutaj białe pomponiki, na które też mam pewien pomysł, ale chyba jeszcze nie na dzisiejszy film. Kupiłam również suszki. Ja najczęściej takie pomarańcze sama sobie suszę, ale już troszkę czas mnie gonił i potrzebowałam wersję gotową i jak najbardziej w Paper Concept znajdziecie też suszone pomarańcze wraz z laskami cynamonu. To jest chyba anyż jeszcze tutaj. Taka paczuszka kosztowała mnie 10,90. Do kolejnego projektu mam też małe choinki, możecie spróbować zgadnąć, co to za projekt będzie, jestem ciekawa Waszych odpowiedzi. Mam przygotowane właśnie tutaj moje ulubione gałązki. One kosztują 1 zł za sztukę i od razu już są pokryte śniegiem, takim szronem bardziej i brokatem. Osobiście bardzo mi się podoba ten efekt i bardzo go lubię. Wybrałam sobie jeszcze tutaj takie kuleczki po prostu białe i gotowe takie 4 gałązki, które już mają kompozycję wraz z szyszkami i tymi wspomnianymi wcześniej kuleczkami w wersji białej. I też są w bardziej tradycyjnej wersji czerwonej, 3 zł za sztukę, jeżeli chodzi o takie gałązki, można wykorzystać w na przykład wazonie, tak po prostu, czy właśnie stworzyć sobie jakąś świąteczną dekorację. Do naszego dzisiejszego filmu przyda mi się zdecydowanie taki oto stojak na bombkę. I akurat bombkę, którą tutaj mam, kupiłam za 2,50 w sklepie Auchan, więc warto też rozglądać się po sklepach, które nie są stricte przeznaczone do rękodzieła czy scrapbookingu, bo fajne rzeczy również można tam upolować. Zobaczcie, za złotówkę sztukę udało mi się upolować jeszcze takie konfetti, które idealnie sprawdzi się też w shaker boxach. Ono jest w kształcie serduszek, jest białe, niebieskie i srebrne. Ale my dzisiaj robimy kolorystykę bardziej tradycyjną, idziemy w czerwień, w złoto i idealnie myślę będzie tutaj pasować kolekcja Home for Christmas od Minty Papers. No i ta właśnie nasza bombka. Bombka ma wielkość 12 cm, już ją rozpakowuję, żeby pokazać Wam jak ona się prezentuje. Tak jak widzicie, do tej bombki jest dołączony od razu sznureczek i ona składa się po prostu z dwóch części. Jest plastikowa, składamy ją ze sobą po prostu w ten sposób. Musimy sobie tylko sprawdzić, czy wszystko się nam tutaj zgadza. Ok, zamknięta bombka. Tak wygląda wersja przed ozdobieniem i będziemy sobie wykonywać shaker boxa w bombeczce. Jeżeli znacie mnie i mój kanał, wiecie, że ja shaker boxy uwielbiam i pomyślałam, że również do takiego świątecznego home decoru shaker box w bombce sprawdzi się idealnie. No to co, zaczynamy! Zacznę od odrysowania naszej bombki. Ja wybrałam sobie kolekcję Home for Christmas od Minty Papers. Również jest dostępna w sklepie Paper Concept. Myślę, że zdecyduję się na ten piękny arkusz. On z drugiej strony tak się prezentuje. I będę potrzebować go dwa razy, więc od razu wezmę jeszcze drugi. Na początek odrysuję po prostu naszą bombkę na tym arkuszu. Kładę sobie połówkę bombki, na tej niebieskiej części będzie to lepiej widoczne i po prostu odrysowuję po krawędzi.
Przyda mi się również bermata. Ja mam taką o grubości 1,5 mm, ale taka o grubości 1 mm akurat też tutaj się sprawdzi. I również odrysowuję naszą bombkę. Jeżeli macie bermaty, możecie skorzystać z grubszej tektury introligatorskiej lub po prostu takiej tektury, która jest, no wiecie, na końcu bloku technicznego na przykład. Ważne, żeby dodatkowo ten papier wzmocnić. I teraz każdy z tych kłoczek musimy sobie wyciąć. Ok, wycięte, po prostu przyklejam sobie z dwóch stron i jeszcze oczywiście wszystko będę wyrównywać, więc jeżeli macie jakieś nierówności, to kompletnie się tym teraz nie musicie przejmować. Ja używam cały czas kleju introligatorskiego, posiadam klej marki Eco Scrapbooking, ale klej Magic introligatorski do kupienia w każdym hipermarkecie i chyba w każdym sklepie papierniczym też oczywiście się tutaj bez problemu sprawdzi. Jeszcze jest to troszkę za duże, więc po prostu dookoła docinam sobie te części, które mi tutaj wystają. Ok, teraz pasuje. Musimy oczywiście to jeszcze zabezpieczyć, tak żeby nigdzie nam nie uciekło. Ja do tego użyję heavy body gelu, ale zanim przykleję sobie tą część naszej bombki, muszę ją wypełnić, dlatego że chcę, żeby z dwóch stron naszej bombeczki coś się działo. Z jednej będzie to bardziej klasyczny wystrój, a z drugiej bardziej zwariowany shaker box. Z naszej gałązki z Paper Concept pocięłam ją sobie troszkę jedną na mniejsze elementy i po prostu włożę sobie tutaj jej części do środka. Ja lubię takie klasyczne ozdoby z nutą czegoś nowoczesnego, czyli właśnie na przykład takiego shaker boxa. Biorę heavy body gel i nakładam dookoła tutaj naszej bermaty. Nie za dużo, bo nie jest mi potrzebna jakaś duża ilość, dlatego że ten heavy body gel jest dość mocny, a nasza bombka też jest tak specjalnie docięta, że ona sama też powinna się tutaj bez problemu zamontować, ale to też zabezpieczy nam po prostu bermatę przed jej rozdwojeniem. Ja nakładam pędzlem, palcem, szpatułką, jak Wam jest wygodniej. Uważam, że nie ma złego sposobu,
Każdy ma swój ulubiony. Ja przyznaję, że bardzo dużo takich rzeczy robię po prostu palcami. Tak mi jest zdecydowanie najłatwiej. Ok, nałożone i teraz tą część naszej bombki z tym suszkowym wystrojem po prostu zamykam w ten sposób. O. Super. I teraz czas na drugą, bardziej już zwariowaną, powiedzmy, część. I to będzie ta część, w której będą znajdować się cekiny. Ja zdecydowałam się na te z gwiazdkami. One kosztowały w Paper Concept 4,90. Teraz po prostu zamykam naszą bombkę. Ok, bombka jest sklejona, złożona. Pomarańczkę rozcięłam jeszcze na pół, bo za bardzo ją było tutaj widać, ale ogólnie tak się prezentuje. Biorę teraz taśmę dwustronnie klejącą i dookoła tego łączenia po prostu przyklejam sobie tą taśmę. Ok, bierzemy sobie wstążkę, ja mam również wstążkę z Paper Concept i po prostu przyklejamy tak, żeby zamaskować to łączenie. Wstążka się nam bez problemu przykleja do taśmy i jest to po prostu dużo bardziej estetyczne. Ok, teraz czas jeszcze ozdobić naszą bombkę na górze. Tutaj przydadzą się moje ulubione właśnie gałązki z Paper Concept. Ja sobie je tutaj postaram się dopasować. Oczywiście nie są mi potrzebne takie duże, więc ja je po prostu rozetnę na mniejsze części. W ten sposób będę miała większe pole do popisu i do manewru, jeżeli chodzi o tą naszą bombeczkę, którą chcemy jeszcze jakoś fajnie dodatkowo ozdobić. Tutaj też skorzystam sobie z tej gałązki. Tak jak widzicie, po prostu te elementy można w dowolny sposób sobie podocinać, tak jak Wam najbardziej odpowiada. Anysz pachnie tak mocno, że cała bombka będzie nim pachnieć, ale myślę, że to też fajnie. Taki świąteczny zapach. Przyda się też coś do zawieszenia naszej bombki. Mamy oczywiście ten sznureczek, który znajduje się tutaj w zestawie i możemy sobie go zamontować, ale ja skorzystam z woskowanego sznurka, takiego, który jest w kolorze czerwonym. Przy pomocy kleju na gorąco przyklejam gałązki do naszej wstążki.
powiem Wam, że takie okrągłe bombki strasznie ciężko pokazać, jak się wykonuje, bo co ją postawię, to ona próbuje mi gdzieś uciec. Więc mam nadzieję, że widzicie to, co ja robię. Postaram się ją trochę zatrzymać. Po prostu położę ją na taśmie klejącej. W ten sposób. I będzie to lepiej widoczne. Po prostu przyklejam sobie te nasze gałązki. Też nie za dużo, bo nie chciałabym, żeby była zbyt ciężka ta górna jej część. Jest zbyt mocno ozdobiona, więc po prostu te docięte już wcześniej gałązki układam sobie tutaj. Też takie bombki świetnie wyglądają. Jeżeli na przykład nie macie pomysłu na prezent dla kogoś bliskiego, u mnie zawsze jest problem z prezentami dla babci i dziadka, którzy twierdzą, że już wszystko mają i nic nie potrzebują. Jak na przykład macie dzieci, żeby zrobić taką bombeczkę ze zdjęciem wnucząt w środku i to się prezentuje naprawdę super. Myślę, że babcia i dziadek bardzo ucieszą się z takiego prezentu. Łamię sobie kawałek tego cynamonu, żeby nie był taki duży, ale bombka będzie jeszcze przy okazji pięknie pachnieć. Wtedy można na przykład z jednej strony zrobić właśnie taką kompozycję z suszkami, bombka będzie pachnąca, a z drugiej strony ze zdjęciem wnucząt. Anysz też pięknie pachnie, kojarzy mi się ze świątami. Po prostu go tutaj wklejam. Oczywiście klej na gorąco chwilkę czasu też potrzebuje, więc możecie sobie jeszcze te gałązki poprzesuwać w to miejsce, które Wam jest potrzebne, które Wam odpowiada i w tym czasie ułożyć sobie po prostu kompozycję. No i zobaczcie, tak prezentuje się nasza bombeczka. Z jednej strony mamy kompozycję z suszkami, gałązki, pomarańcze, anysz, a z drugiej shakerboxa. Ja shakerboxy uwielbiam, mam nadzieję, że Wy też. Warto je przemycać w różnych pracach i możemy taką bombkę zawiesić na naszym stojaku. Tak wygląda finalna wersja mojej bombki. Mam nadzieję, że się Wam podoba i że skorzystacie z tutorialu i że taka wycieczka po sklepie Paper Concept, chociażby wirtualna, była dla Was fajna i że się Wam film również spodobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o nim myślicie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny film z serii Świąteczne Inspiracje. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!